All right, here we come to the biggest fight on YouTube, guys. Big Jack versus Q Man. All right, let's check it out. Maciej, Big Jack, Jarema i jego przeciwnik Michał Ćwiartson Linkiewicz. Panowie, czas na face to face. Zbliżcie się do siebie. Oj, mamy sporą różnicę tutaj w warunkach. Panowie, nie odpychamy się, zaraz to wyjaśnicie. Zapraszam do naszego stołu. I jak Państwo będą mogli zaobserwować, mamy specjalny stół, z którego najbardziej cieszą się chłopaki. No proszę zobaczyć ten uśmiech. Zaczniemy od Ćwiartsona nasze wywiady, ponieważ Ćwiartson bierze 160 kg na klatę i uwaga, waży więcej ode mnie, całe 90 kilo. Myślisz, że to jest ogromna przewaga, bo myślę, że Big Jack waży od ciebie jakieś dwa... I don't understand what they're saying, but I get it. Dwa razy mniej. No myślę, że to jest bardzo duża, wielka przewaga. No, tym bardziej, że jest mniejszy ode mnie dużo, no jest... Mam nadzieję, że nie zrobią mi tego krzywdy. Oj, to trochę zabrzmiało zuchwale. Myślisz, że naprawdę taką może mieć przewagę, czy tylko tak blefuje? Myślę, że ma taką przewagę, ale jestem w stanie go chyba ustrzelić, no co? Myślisz, że masz takie uderzenie? Zdarzyło ci się kiedyś komuś wypłacić liścia? Zdarzyło się. Jak? Only word I know is das wydania. That's about it. To się skończyło. Dostałem też. Ćwiartson, a ty? Dostałem tu paręnaście, no, kilka razy, na raz, żeby powiedzieć. To nie boli, to tylko chwila strachu i to wszystko. To nie boli, panie i panowie, to może być fenomenalne starcie. Big Jack kontra Ćwiartson, zaczynamy! Pierwszy w historii pojedynek osób niskorosłych. Ćwiartson kontra Big Jack. No tego jeszcze nie było. Super tego fight, jak grali. Tak, o jakim... Nikt tak naprawdę nie śnił nawet. Spodziewałbyś się, że kiedyś zobaczymy dwie osoby niskorosłe w pojedynku na liście? No nie, nie spodziewałem się, dlatego na pewno zrobią chłopaki wielkie show. Wiele ludzi na pewno wykupiło pay-per-view, żeby zobaczyć ten pojedynek. One to the left there kind of looks like Zach from Little People Big World. He so reminds me of him. Ja też jestem bardzo ciekaw, jak chłopaki sobie tutaj poradzą, czy będą odloty, czy będą upadki i czy któryś z nich nie wytrzyma presji. A powiem ci, że ja jestem ciekaw, jak ta różnica wagi, bo tutaj mamy tak naprawdę 45 kilogramów różnicy pomiędzy zawodnikami. Jak słyszeliśmy, Ćwiartson w wyciskaniu. This is going to determine who wins. Be the baddest man on the planet. 160 kilogramów. Ja ci powiem, że jestem w szoku, ja jestem w szoku. Ja tyle nawet nie śniłem, żeby sobie podniósł. Stary, jestem w szoku. Niesamowita siła w tym człowieku. No i co, no, przymierza się teraz Big Jack. Zobaczymy, zacznie czy jako pierwszy. Czy też będzie Big Slam, czy Big Slap z jego strony. O, raczej delikatne. Delikatne, widzimy Ćwiartson, kciuki w górę. No też taka dosyć ciekawa rzecz, że ksywa Ćwiartson wzięła się z zamiłowania do pewnych napojów wyskokowych, także zobaczymy, czy była już jakaś ćwiarteczka przed na rozgrzewkę, żeby troszeczkę, oczywiście sobie żartujemy tutaj, ale zobaczymy, jak Ćwiartson odpowie swojemu przeciwnikowi. No mówię, 45 kg większy różnicy, ale holy crap, that was a big hit. This dude's hit before it sound was like almost like a 40-year-old slapping somebody, but this dude hit like a man. Powiem ci, że mocny cios, ale uśmiechnął się tylko Big Jack. Przeprosił, przytulił. No powiem ci, że bardzo sympatycznie do siebie podchodzą zawodnicy. No teraz widzimy, że Big Jack jeszcze tam sobie troszeczkę potarł te policzki. Chciał
troszeczkę wrócić do Szczerze myślałem, sprawności. Że waga między nimi będzie troszkę mniejsza. To jest naprawdę spora różnica pomiędzy nimi i tutaj może rzeczywiście ta waga odegrać główną rolę. No można powiedzieć, że w ćwiarconie jest dwóch takich Big Jacków. Tak, no. A więc zobaczymy teraz. Ach, te... The slaps ain't that hard, I mean. I don't think this dude should be slap fighting, because he's definitely not gonna win. Ten cios nie był zbyt mocny, ale zgłasza jakieś tam małe pretensje Big Jack, chociaż chyba uznał, że to jednak był jego błąd. To nie była żadna zagrywka przeciwnika, nie był żaden unik. No i spójrzmy teraz, czym odpowie Ćwiartson, już tam sobie... Rączki zaciera. Zaciera tą magnezją. No i no powiem ci szczerze, że jak ja bym miał stanąć jeszcze, też nie należę do najmniejszych, ale jakbym miał stanąć dwa razy większym od siebie facetem, no to byłoby ciężko. Oj. Przyjął twardo, no brawa tutaj. He staggered him, dude. This dude was like, I don't even want to be here right now. He staggered him. Dla Jacka, że ustał ten cios, ma wielkie serducho. Tak, i trzeba... tak. He's having flashbacks to when he was in the Wizard of Oz right now. Mu to przyznać, że naprawdę fajnie, cieszę się, że ustał ten cios. Tak, jeden z asekurujących panów zapytał Big Jacka, czy na pewno jesteś w stanie sam stać. Powiedział, że tak, że wszystko jest ok. No i będziemy za chwilę świadkami rundy trzeciej. Zobaczymy. Czy tym razem Big Jack będzie w stanie wyprowadzić mocniejszy cios? Widzimy, że zdecydowanym faworytem po dwóch rundach jest tutaj Ćwiartson. Musiałby tutaj naprawdę jakąś wielką moc uzyskać, no ale nie udaje się, mimo że ten cios był czystszy, taki bardziej soczysty, można powiedzieć, i że Ćwiartson tam na pewno go odczuł, on pokazuje, ale już mieliśmy przypadki, że zawodnicy pokazywali, że wszystko jest okej, a potem gdzieś tam za kulisami słyszeliśmy, że jednak odczuwali te ciosy, więc tu może w tym przypadku może być podobnie. No i zobaczymy, czym się zrewanżuje swojemu przeciwnikowi Michał Linkiewicz, zawodnik 37-letni, pochodzący z Łodzi. Powiem ci, że teraz troszeczkę obawiam się o Jacka, żeby ustał ten cios. Ale stoi twardo, nie rezygnuje z walki. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze przymierza Ćwiartson. Uderzył zawodnika, swojego przeciwnika Ćwiartson. No, powiem ci, no na że... na pewno poczuł ten cios. Kurde. Że te trzy ciosy, które przyjął już... Mamy też złą wiadomość tutaj. Might have broken his jaw, folks. Dla Jacka, bo z tego co słyszałem, pojedynek jest zakontraktowany na 5 rund. A widzisz, to tutaj jest ciekawostka, bo wszyscy walczą w trzech rundach. Można powiedzieć, że naprawdę ci zawodnicy, mimo tego swojego niskiego wzrostu, serducho do walki mają, skoro zgodzili się na pięciorundowy pojedynek. No, proszę Państwa, jesteśmy... To 5 liści to nie 3. Jesteśmy świadkami historii. Tak, tworzy się historia, bo nie dość, że to jest pierwszy pojedynek osób niskorosłych. I don't understand those odds at all, because they're speaking Russian. I'm pretty sure this is Russian, but I don't understand a word they're freaking saying, man. To jeszcze mamy po raz pierwszy 5 rund. Po raz pierwszy 5 rund. O ile w ogóle dojdzie do tych 5 rund, bo na razie mamy nie możemy czwartą przesądzać. I przymierza sobie Jack łapkę i... Uderza! Ale te ciosy widać, że są troszeczkę mniej mocne niż jego rywal. No ale czego możemy się spodziewać? Tutaj jest... za każdym razem będę podkreślał, że tu jest dwukrotna różnica wagi. A mimo wszystko, mimo że to uderzenie jest słabsze, to widziałem, że troszeczkę się odchylił w swoją stronę. He's about to slap the mole off this dude's neck. That's how hard the other guy's hitting him compared to his hits. Ćwiartson, ale nie wiem, czy sędzia zwróci na to uwagę. Dopytuje, czy jeszcze chce walczyć, czy będzie ta piąta runda. Coś jeszcze ten Big Jack sprawdza, czy... No zobaczymy, teraz cały czas Karol Matuszczak pyta, ale Big Jack zdaje się, że będzie chciał kontynuować ten pojedynek. Szacun dla niego, że ma charakter i walczy do końca. Serducha nie można odmówić żadnemu z tych zawodników. Zobaczymy.
No i przede wszystkim tego, że nie ma żadnej złej krwi. To jest naprawdę taki przyjacielski, można powiedzieć, pojedynek, mimo że panowie się nie znają. Wow! No też, 5 uderzeń było bardzo mocnych w stronę Jacka. No na pewno poczuł to i odczuje przez dzisiaj i kolejny wieczór na pewno też. No jednak naprawdę należą mu się wielkie prawa za udział i za serducho, które pokazał w tej walce, że nie zrezygnował po żadnym ciosie, a każdy cios Ćwiartsona robił siał spustoszenie. Teraz po raz piąty, będzie uderzał Big Jack. No zobaczymy, no w tej chwili, tak mówiąc szczerze. 100% Wee Man could take both these guys. Guaranteed. Wee Man would slap the mole off his neck, he would slap the hair off the other guy's head. Wee Man, you need to do it. Że ta różnica wagi tutaj zrobiła różnicę i to Ćwiartson jest w tej chwili, można powiedzieć, na pole position. Boom! Nie, no tutaj wszystkie ciosy z tą samą siłą, mi się wydaje, leciały. Tak, tu nie było jakiegoś tam jakiejś różnicy wielkiej pomiędzy tymi 5 ciosami, które w stronę swojego rywala wyprowadził. Już by Ćwiartson mógł darować mu tą prawą stronę i uderzyć go z lewej ręki, on tak zrobił, bo no myślę, zdecydowanie tak, wygrywał, nie? Każdą rundę. Tak, tylko że widzisz tutaj też, myślę, że i tak mimo wszystko, gdyby były jakieś przygotowania, no to myślę, że Ćwiartson tylko przygotowywał się do uderzeń prawą ręką. I no i widzimy, pięć rund za nami. Dla panów. I widzimy jak, panowie, Big Jack już tutaj chciał ten stołem rzucić swojego przeciwnika. Chapeau dla obydwu zawodników, 5 rund przewalczonych, 5 ciosów, łącznie 10 ciosów zobaczyliśmy w tym pojedynku. No i wielkie chapeau. Panie i panowie, mamy już oficjalny werdykt, jednomyślny, tak. A zwycięzcą walki zostaje Ćwiartson! Ale panie i panowie, ogromne brawa za determinację dla Big Jacka! Panowie, ogromne gratulacje. Kochani, spośród wszystkich pojedynków to był jedyny zatraktowany na 5 rund. There you have it, folks. Two of the biggest titans on the planet. Go to war. We really need Wee Man to do this. Love to see him there doing this. Maybe one day he will. Or he's just sitting home. Yeah, I mean, he don't really need to work, though. All right, guys. Peace out. If you really like these clips, please give me a like, a share, and subscribe. It'll really help. Thanks. Peace.